Dzień dobry. Bardzo mi miło powitać cię w Detroit. Mnie również bardzo miło, Bogelek z tej strony i zapraszam was do kontynuacji. Przypominam tylko o lajkowaniu, subskrybowaniu oraz komentowaniu. W tej chwili Markus wraca tutaj ze sklepu z farbami, niesie te farby, które zakupił, no i wraca do domu. I od tego momentu zaczynamy. Tutaj mamy zostawić paczkę. Dobra. Aha, czyli to jest nasze odbicie w lustrze. Okej. Okay. Zostawiamy. Co dalej? Zajmij się Karlem. Obudź Karla na górze. No jak na górze, czyli schodami musimy iść, tak? Dobra, tędy. Oj. Nie ten kierunek. Dobra. To tu jakiś obraz. Szczerozłoty. No pięknie wygląda, ale mamy inne obowiązki niż podziwianie. O, tutaj patrzcie co. Jakieś dziwne. I to już nie obrazy, to... Nie wiem, rzeźby? Nie rzeźby. Kościotrupy. Odsłoń zasłony. No faktycznie ciemno tutaj, tak dosyć. Dzień dobry, Karl. Dzień dobry. Jest 10 rano. Niebo zachmurzone, 12 stopni Celsjusza. Wilgotność powietrza 80%, duża szansa na opady po południu. Wprost idealna pogoda, żeby zostać w łóżku. Poszedłem rano odebrać farbę, którą zamawiałeś. O, fakt, zapomniałem. Tym się chyba właśnie od siebie różnimy, co, Markus? Ty nigdy nie zapominasz. Tu są leki. Karl, proszę, pokaż rękę. Nie. Karl... Dziękuję. Ledwo otworzyłem oczy i już zaczynam zaciskać zęby. Człowiek to delikatna maszyna. Błyskawicznie się psuje. Tak wiele wysiłku, by wciąż działała. Hej, co z twoim ubraniem? To nic takiego. Małe spotkanie z demonstrantami, Karl. Co za banda kretynów. Wydaje im się, że powstrzymają postęp, dając w skórę kilku androidom. Ale chyba nic ci nie zrobili. O nie, nie. Tylko mnie szturchali, Karl. Nic mi nie jest. Okej. To teraz pójdziemy do łazienki. No, piękne mieszkanie. Karl to chyba jakiś artysta. Maluje prawdopodobnie. Zabierz Karla do stołu w jedalni. Mamy dzisiaj coś szczególnego w planie? Tak, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest twoja retrospektywa. Dyrektor galerii dzwonił już 4 razy, żebyś potwierdził swoją obecność. Jeszcze się zastanawiam. Pogadamy o tym później. Okay. Coś jeszcze?
tylko listy od fanów. Już im odpisałem. Jakieś wieści od Leo? Tutaj? Nie. Nie, Karl. Mam do niego zadzwonić? Nie. Nie, nie trzeba. Gdzie ta jadalnia? Nie bardzo wiem. Tu jest jakiś teleskop do obserwacji. Byłbym wdzięczny, mogąc zjeść śniadanie przed południem, jeśli łaska. Ale my nie wiemy, gdzie jest. Tędy nie jadę. Tutaj? Nie. Kurczę. Gdzie jest? Gdzie na to śniadanie my mamy jechać? No dobra, może na dole? Chyba tak. Markus nie wiedział, gdzie jest jadalnia. No tak. No to jedziemy. No i teraz chyba wprost. Tutaj tak. Umieram z głodu. Śniadanie już gotowe. Jajka z bekonem, twoje ulubione. Dziękuję, Markus. Bardzo proszę. Podaj śniadanie. Tylko zaraz, to chyba tutaj trzeba będzie wejść, tak? No to jajka musimy przyrządzić, teraz tu jest, widzę. A nie, to już jest gotowe, patrzcie. Czyli ktoś już to przygotował wcześniej. No dobrze. Skoro tak. Myślałem, że my dopiero musimy robić tą jajecznicę, ale to okazuje się, że nie. Ta-dam! Dziękuję, Markus. Czyli takie jajka sadzone, to bardziej widzę. Znajdź sobie coś do roboty, a skończę śniadanie. Pewnie. Dobrze, Karl. W związku z tym. Ale telewizor wirtualny. No, znajdźmy sobie coś do roboty. Tu jakieś książki. Przeczytaj książkę, dobra? Czytamy książkę. Może Platona? Co czytasz? Państwo Platona. Polecałeś tę książkę. No i jak wrażenia? Filozofia nawet mi się podoba. Stawia pytania, na które nie umiem odpowiedzieć. Na przykład, czy coś jest dobre albo złe. Wcale nie tak łatwo rozstrzygnąć takie kwestie. Stawianie pytań bez odpowiedzi jest częścią człowieczeństwa, Markus. Pewnego dnia nie będę mógł się tobą zajmować. Będziesz musiał się bronić, dokonywać wyborów i decydować o tym, jaki chcesz być. Świat nie lubi tych, którzy się wyróżniają, Markus. Nie pozwól innym mówić ci, kim masz być. Chodźmy do pracowni. No okej. Czyli pracownia to jest tutaj, rozumiem, gdzie się napis nam podświetlił. O! Wszystko z automatu się dokonuje.
Zobaczmy, na czym skończyłem. Zdejmij płachtę. Czyli mamy posprzątać teraz. No dobrze. Tu może coś? Tu nie ma nic do posprzątania. No, zobaczmy. Pędzle pozasychane. No tak, oni się odmoczą. Słusznie. To zobaczmy. Też czyjś portret. Ale nie zdążyłem jeszcze... O! Tam było coś, trzeba jeszcze uporządkować, ale... Chyba nam czas się skończył. No i... Co o tym myślisz, Markus? No powiedzmy, że mi się podoba. Tak, ma coś w sobie, prawda? Nie mogę tego zdefiniować. Chyba mi się podoba. Tak naprawdę nie mam już nic do powiedzenia. Każdy kolejny dzień nieuchronnie zbliża mnie do końca. Jestem zaledwie starcem, który ściska pędzle w dłoni. Karl. Ale wystarczy już o mnie. Zobaczmy, czy masz jakiś talent. No spróbuj, namaluj coś. Teraz? Ale co mam namalować? Puść wodze fantazji. Nie krępuj się. Co namalujemy? Czyli albo mamy możliwość namalowania posągu, albo biurko. Więcej tu nic nie widzę. No dobra. Lecimy z posągiem. Perfekcyjna kopia rzeczywistości. Ale w malarstwie nie chodzi o odwzorowywanie świata, tylko interpretowanie, udoskonalanie, ukazywanie czegoś, co widzisz. Karl, ja chyba nie potrafię. Nie mam tego w kodzie, no i... No dalej, śmiało spróbuj. Płótno nie gryzie. Zrób coś dla mnie i zamknij oczy. Zamknij. Zaufaj mi. Spróbuj wyobrazić sobie coś, co nie istnieje, czego nigdy nie widziałeś. A teraz skup się na tym, co właśnie czujesz. I pozwól swojej dłoni błądzić po płótnie. A weźmy tożsamość. I wątpliwości na przykład.
Hej, tato. Leo. Nie słyszałem, jak wchodzisz. A byłem w okolicy i pomyślałem, że wpadnę. Dawno się nie widzieliśmy. Wszystko gra? Nie wyglądasz najlepiej. O, tak, tak, spoko. Posłuchaj, potrzebuję trochę kasy. Znowu? A co z pieniędzmi, które dopiero ci dałem? No, jakoś tak się rozeszły, wiesz. Tak. Czyli znowu bierzesz, mam rację? Nie, słowo harcerza. Przestań kłamać, Leo. Jakie to ma do diabła znaczenie? Potrzebuję kasy i tyle. Przykro mi. Odpowiedź brzmi nie. Co? Czemu? Wiesz czemu. Tak, już wszystko jasne. Wolisz zajmować się tą swoją plastikową zabaweczką niż własnym synem, co? Powiedz mi, w czym jest taki lepszy? Jest mądrzejszy? Bardziej posłuszny, nie to co ja, nie? Ale wiesz co? To coś nie jest twoim synem. To tylko jebana maszyna! Leo, wystarczy już tego! Dosyć. Masz wszystko gdzieś, obchodzą cię tylko te cholerne obrazy. Nikogo nie kochałeś i mnie też nie kochasz. Nie kochasz syna. Leo wtargnął z żądaniem pieniędzy i to jest zakończenie tego rozdziału. No to lecimy dalej. Czyżby to nasz znajomy ze wstępu? No to wchodzimy, skoro nie wolno, tak? Szukaj porucznika Andersona. Brak zgodności. Czyli to jest administrator. Dempsey Edward. Ale to nie on? Tu jakiś koleś siedzi? Cholera, myślałem. No dobra, przeskanujmy tego. Myers Derek, strażnik. Brak zgodności, czyli też nie on. Tu nie wpuszczają. No nie wpuszczają, ale żeśmy weszli, no dobra. O, tutaj za barem, ale to chyba nie on. Peterson Jimmy, właściciel własnej firmy. To chyba też nie on. Lecimy dalej. Graham Johna, bezrobotny. Nie. O! Tu ktoś? Johan Kim, dostawca, aktualnie bezrobotny. Chcę mi postawić? Tak, czułem. Tutaj? Ward Dennis, księgowy, obecnie bezrobotny. Też nie. O! Robert Chris. Ale nie jego szukamy. O, tutaj ktoś gra. Zobaczmy. No nie, to też nie on. No to jeszcze tylko ten gość siedzi, który się tak trochę schował. Co się kurwa lampisz?
jak mamy do niego podejść, skoro on tak siadł, że go w ogóle nie widać. Jest, to on. No to rozmawiamy. Poruczniku Anderson, jestem Connor. Android przesłany przez Cyberlife. Byłem na komisariacie, ale nikt nie wiedział, gdzie pan jest. Powiedziano mi, że mógł pan wyjść się napić. Znalazłem pana już w 5. barze. Czego chcesz? Przydzielono dziś panu nową sprawę. Morderstwo z udziałem androida Cyberlife. Wedle procedur w takich przypadkach firma przydziela do pomocy śledczym wyspecjalizowany model. Nie potrzebuję żadnej pomocy. A już na pewno nie od plastikowego pajaca. Bądź dobrym robocikiem i wypierdalaj stąd. Poruczniku, powinien pan przestać pić i pójść ze mną. To ułatwi sprawę nam obu. Poruczniku Anderson, niniejszym informuje, że napisze raport o pańskim zachowaniu. Wkurzył się. Dobra, wylejmy mu tego drinka, zobaczymy, co zrobi. Chyba możemy już iść. Ty mały fiucie, zaraz się tu kurwa zapierdolę. Straciłby pan ocen? A szkody musiał pokryć z własnej kieszeni. Napomknę tylko, że jestem wart fortunę. Ale teksty. Cuda techniki. Już nawet dupków potrafią programować. Muszę iść. Służba wzywa. To była dobra akcja. Napiszcie w komentarzach, jak wam się to podobało. Siedź tutaj. Ogarnę to. Tak, na pewno. O nie. Idę z panem. Słuchaj, przestań mnie wkurwiać, jak chcesz dożyć do rana bez wizyty w serwisie. Myśli, co zrobić? No ale musimy iść za nim. Douglas, kanał 16. Potwierdza pan, że to było zabójstwo? A jakiś dron? Tego nie potwierdzam. To nie jeden. Patrzcie. Androidy nie mogą przejść dalej. Jest ze mną. Jesteś cicho, niczego nie dotykasz i mi się nie plączesz, jasne? Tak. Cześć, Hank. Już myślałem, że się nie pojawisz. Taki miałem plan, tylko ten mi go popsuł. No, sprawiłeś sobie androida, tak? Bardzo śmieszne. Powiedz mi, co zaszło. O 8 zadzwonił do nas właściciel. Lokator parę miesięcy zaległo z czynszem, więc poszedł sprawdzić, co jest grane. No i już znalazłem pokój. O Chryste, panie, jaki sztynk. Było gorzej, dopóki nie przewietrzyliśmy. Ofiara nazywa się Carlos Ortiz. W papierach ma kradzież i napad z bronią w ręku. Sąsiedzi mówią, że był bardzo cichy. Siedział w mieszkaniu, rzadko kiedy go widywali. No, do takiego czegoś bez sensu ściągać ludzi w środku nocy. Było zaczekać do rana. Myślę, że kisił się tu dobre 3 tygodnie. Koroner powie nam więcej, jak dotrze. A tutaj leży nóż kuchenny. Pewnie narzędzie zbrodni. Są ślady włamania? Nie. Właściciel mówił, że drzwi wejściowe i okna były zabite od środka deskami. Zabójca nawiał tyłem. Co wiemy o jego androidzie? Niewiele. Sąsiedzi mówią, że miał jednego, ale nie zastaliśmy go tutaj. Muszę się trochę przewietrzyć. Rozgość się tu.
Będę na zewnątrz, jakby coś. Czyli 10 dowodów musimy zebrać. Najpierw może obejrzyjmy tego Denata. Ale nie wiem, czy możemy, bo... Litery są idealne. Zbyt staranny człowiek tak nie pisze. Gris, czy to napisano krwią Denata? Tak mi się wydaje. Pobieramy próbki do analizy. Czyli teraz możemy. Dobra. Zobaczmy, o co tu chodzi. Nie żyje. Ortiz Carlos. Wzrost 170. Chyba chodziło o wagę. 130. No to nieźle. Dobra. Tutaj coś jeszcze. Ale tutaj nie możemy. Bordo. Aceton, lit, tyrium, toluen, kwas chlorowodorowy. Tyrium to jest chyba ta krew androidów, z tego co ja pamiętam. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. 28 ciosów nożem, krwotok wewnętrzny, 28 ran kłutych, zgon ponad 19 dni temu. No, czyli już trochę tutaj leży. Dobra, dalej szukamy. W zasadzie sprawdzamy. Co tutaj? Odciski palców, dopasowanie z bazy, Ortiz Carlos, kartoteka, kradzież i brutalna napaść. No dobra, czyli spróbujmy zrobić rekonstrukcję. Tu jest coś zablokowane. Rekonstrukcja nieukończona, czyli nie możemy dalej przejść, możemy tylko dotąd dojść, dobra. Ofiara upadła tutaj. Ofiara została dźgnięta. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mam czegoś jeszcze brakuje, ale czego? Przyszli z kuchni. Czyli ofiara szła ze sprawcą. Tutaj sprawca 28 razy go dziubnął. Tak należałoby to chyba. Okej, dobra. Został dźgnięty 28 razy. Halo. Zabójca chyba za nim nie przepadał. Musimy dowody przejrzeć. Analizuj, okej. Zwykłe litery, czcionka, Cyberlife. Czyli to Android prawdopodobnie pisał. Chryste, co ty wyprawiasz? Analizuję krew. Dostaję wyniki od ręki. Przepraszam, mogłem uprzedzić. Dobra, tylko weź już i nie jedz więcej dowodów, okej? Dobrze. Ha, kurwa jebana mać, nie wierzę. No tak, jego krew. Bordo. Nasz Carlos lubił sobie przyćpać. Chris, zrób analizę toksykologiczną. Oczywiście, poruczniku. Aha, czyli czekajcie, tutaj mamy wszystkie poszczególne te dowody. To jest dwójka. Analizujmy. Brak odcisków palców, zamieszany android, właśnie. Mike, skończyłeś pobierać próbki? Lecimy dalej. Finito. Tu jest czwórka. Zaschnięta krew. Dobra. Otwórzmy. Reklama jakaś. Na drzwiach. Okej, już mamy cztery.
odciski palców, ale to jego. Czyli ślady walki. Okej, 5 z 10, lecimy dalej. O, baseball. Odciski. Czyli też jego. Tu jeszcze coś mamy. Wgniecenie, przyczyna gwałtowne, zderzenie, ślady tyrium. Czyli tak, czyli zaatakował prawdopodobnie... zaatakował androida. Albo android jego zaatakował, no nie wiemy tego na razie. Czyli dotąd na razie możemy, dobra. Zobaczmy, co dalej możemy zrobić. Defekt chwycił nóż, czyli android chwycił nóż i chciał go prawdopodobnie zaatakować. Dobra, lecimy dalej. Tu co mamy? Defekt został zaatakowany. Wstrząs emocjonalny, czyli odwrotnie było. Czyli ten właściciel zaatakował androida, patrzcie. O, tak to było. Pyk, pyk. I on złapał nóż i wtedy... Tak. Tylko dlaczego ten właściciel zaatakował tego swojego androida? Tego nie wiemy. Generalnie, no te roboty do tanich nie należą. Więc... 7 z 10, ale to jeszcze nie wszystko. Tutaj coś mamy. A nie, to było chyba to, co żeśmy wcześniej przeglądali, ale nie, chyba nie. Czy twój android cię szpieguje? Jeżeli ktoś chce, to na stopklatce można sobie przeczytać. Okej. Ale to jeszcze nie wszystko, słuchajcie. Musimy tutaj jeszcze troszeczkę... O, tu mamy coś 8, patrzcie. Tylko czy to myśmy już oglądali, czy nie? Przez okno żeśmy patrzyli. Tu jest ta 8, nie wiem, czy to możemy bardziej jakoś... Baseball był oglądany. Chyba tutaj już więcej nie znajdziemy nic. Dobra, idziemy dalej. Co tu mamy? Łazienkę? Tak. Obsesyjne pisanie. No jest podobno jakaś taka choroba, która charakteryzuje się obsesyjnym pisaniem, ale tutaj chyba w tym przypadku jest coś innego. Jakiś posążek. Ofiara dla bóstwa? O! Ale to wtedy chyba nie byłby android. No ciężko powiedzieć. 8 z 10 mamy, czyli jeszcze dwa jakieś ślady musimy znaleźć. Tu więcej nic nie widzimy. Dobra. Wyjdźmy. Chyba. Nie, on nie chce wyjść. Nie, wychodzi. Tu są jakieś drzwi. Ale nie, to nie to. Tutaj na dole mamy ślad numer 6. No, ten policjant mi się tutaj kręci. Buty. Ślady butów. Drzwi zamknięte od wewnątrz. Sprawca musiał wyjść wtedy. Nie ma żadnych odcisków buta poza dziesiątkami oficera Collinsa. Minęło kilka tygodni. No właśnie. Mogły się zatrzeć. Nie. Na takim podłożu z pewnością by zostały. Dawno nikogo tutaj nie było. Defekt tędy nie uciekł, właśnie.
No to szukamy dalej. Aha, czyli to żeśmy co czytali wcześniej, dobra, to już tego nie chcemy. Musimy jakieś jeszcze tutaj... Tutaj jest coś... to więcej nam się nie podświetla. Tutaj po lewej. Zbadajmy. Jakiś narkotyk? Bordo, właśnie. Ofiara brała narkotyki. Mamy wszystkie dowody, słuchajcie. No i co teraz? Skoro mamy wszystkie, musimy chyba Andersonowi to zameldować, właśnie. Poruczniku, chyba już wiem, co tu zaszło. Ach, tak. No, to słucham. Zaczęło się? W kuchni? W kuchni. Ślady świadczą o szarpaninie. Pytanie brzmi, co tu tak naprawdę zaszło? Ofiara zaatakowała androida? Kijem. Kijem. Właśnie. Zgadza się ze śladami. Mów. Android rzucił krzesło, może? Android rzucił krzesłem. Nie mogło tak być. Dowody mówią co innego. No to android dźgnął ofiarę. O, jedynkę weźmy. Android dźgnął ofiarę. O, tak to było. Co, android próbował się bronić, tak? Dobra, co potem? Ofiara uciekła do... do salonu. Salon. No bo w salonie zginął. Uciec napastnikowi. Dobra, to ma sens. Android zamordował ofiarę. Nożem. Nożem. Okej. Okay. Twoja teoria nawet się klei. Ale dalej nie wiemy, gdzie zniknął android. Cios kijem go uszkodził. I zaczął tracić tyrium. Czyli tą tracić? Krew. Tyrium. Niebieską krew. Płyn, który zasila nasze biokomponenty. Odparowuje po kilku godzinach i nie widać go gołym okiem. Ale ty pewnie jesteś w stanie go zobaczyć. Tak jest. No to szukamy. No coś widać. Czyli tutaj gdzieś to... tutaj. No ale co, android tutaj... może się obmył pod tym prysznicem? Tam są jakieś punkty, poczekajcie. A, tu jest zasłona, dobra. To chyba nie to. Hmm.
użyto drabiny, właśnie, czyli gdzieś na dach mógł się wydostać. Spójrzmy. A no właśnie. Znajdź coś, po czym można się wspiąć. Czyli szukamy jakiejś drabiny. O, krzesło tam było. Tylko, że to krzesło chyba rozwalone. Nie widzę żadnego całego krzesła. Drabiny chyba tutaj nie było nigdzie. O, tu jedno krzesło stoi, dobra. Weźmy. Ej, co ty robisz z tym krzesłem? Chcę coś sprawdzić. Co sprawdzę? O! Czyżby tu był android? No właśnie. Ostrożnie. O, coś się poruszyło chyba. A no właśnie. Ja się tylko broniłem. Chciał mnie zabić. Błagam cię. Nie mów im. Honor, no co tam się odpierdala? No i co zrobi? Poruczniku, tu jest! Kurwa mać. Chris, Ben, chodźcie tu, ale szybko! Dalej! No i zakończyliśmy. Znaleziono defekta. Dobrze. W takim razie rozdział mamy zakończony. No i w tym momencie to by było chyba na tyle. A my spotykamy się już w kolejnym odcinku. Todd? Nie zapomnijcie o lajkowaniu, komentowaniu oraz subskrybowaniu. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.